A dzień dobry. Ja właśnie śniadanie będę jadł. O. Pokażę, jaka pogoda dzisiaj. Krzysztof poszedł okno otworzyć. A ja będę sobie śniadanie jadł. Wstawiłem wodę. Boczek z cebulką smażyłem. O. Tak to jest właśnie. Może gaść światło. Co umiesz? Gaść światło. Już. No, rozpogodziło się już wreszcie. Wojtek, bo tak zawsze powinien być u nas. Otwarte okno. Dzień. Chyba znaczy dzień. I na raz nie powinno być zamykane. Ale co zrobisz? To tacy ludzie są. To już lami nie będziesz tłumaczył. Chociaż świat widać, a nie zamknięte jak w więzieniu. No. Tacy ludzie są. To nic już nie zrobisz.
Można otworzyć. Podwór, tak, w domu jest ciepło. Niech się wywietrzy po nocy. Górę. Właśnie nastał ten twój kij. A masz tą butelkę jeszcze? Masz tą butelkę? Co to jest? Głuchy ty jesteś? Ty głuchy jesteś, ty do pracy pójdziesz? Ręce powinien się starać. Choroba wołanie do pracy on pójdzie. Tak, to coraz grubszy. Dobrze, ta siostra powiedziała. No ja tu specjalnie na tydzień czasu wezmę, żeby zareklamować.
A masz, jak pół zjadłem. No, podzieliłem się, smażyłem z cebulką boczek. A czemu ty nie jesz? Dalej, to nie jesz. No, po jedzeniu można zapalić. Ja tak mało palę, bo pół. O, okno otwarte to można. Dym ucieknie. Wójtek, ale wczoraj jak napowiedziałem się, to to gorąco było. Za dużo nie można tak palić. To nie zima. Tak, i to dzień jest. A, no, miłego weekendu życzę.